Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, druki nr 1787 i 1854. Procedowany dzisiaj rządowy projekt ustawy podlegał wnikliwej analizie i rozpatrzeniu przez Komisję Finansów Publicznych w dniu 23 października bieżącego roku. W toku dyskusji zaproponowano niektóre zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Wprowadzono m.in. poprawkę dotyczącą zmian w przepisach przejściowych oraz dokonano zmiany tytułu na ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wysoki Sejmie, przypomnę najistotniejsze zapisy przedmiotowego projektu wprowadzanego dla konieczności ograniczania nierównowagi finansów publicznych i zapewnienia w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego stabilności makroekonomicznej, a także długofalowego wzrostu gospodarczego. Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przewiduje obniżenie z dniem 1 stycznia 2014 roku podatku VAT o 1 punkt procentowy. Natomiast przyjęta przez Radę Ministrów aktualizacja programu konwergencji na rok 2013 oraz wieloletni plan finansowy państwa na lata 2013-2016 zakładają utrzymanie aktualnych stawek podatku VAT na niezmienionym poziomie. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy proponującej przez rząd przedłużenia do 2016 roku terminu stosowania obecnie obowiązujących stawek podatku VAT. Projekt ustawy zawiera zmianę w artykule 1 punkt 1 ustawy daty 31 grudnia 2013 roku na datę 31 grudnia 2016 roku. Projekt ustawy przewiduje również zniesienie, ponieważ stają się one bezprzedmiotowe, mechanizmów warunkowych podwyżek stawek VAT w przypadku, gdyby miało dojść do przekroczenia 55% relacji państwowego długu publicznego do PKB. Z kolei likwidacja zapisów o opcji wariantowej podwyżki VAT powoduje zmianę artykułu 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł Tokarskiej.